Ach, chłopcy mnie zamknęli, słuchajcie, na balkonie, świnie. U nas wszystko, największe, najlepsze. Moi drodzy, właśnie dotarliśmy, dojechaliśmy i powiem Wam, że jestem pod wielkim wrażeniem tego miejsca, bo naprawdę jest tutaj, moim zdaniem, fantastycznie, jak za te pieniądze, które zapłacimy za to miejsce, naprawdę jest super. Także tak, to tutaj wchodzimy. Tutaj mamy toaletę. Tak, tutaj jest ze mną mój synek. Mąż poszedł po bagaże i wchodzimy i mamy tutaj taki salon. Stół, komoda, telewizor. Tutaj mamy, synku, mamy łóżko i tutaj za tymi, wiecie co, zasłonami jest balkon, bardzo fajny balkon. A tutaj mamy kuchnię, aneks kuchenny, właśnie to jest najważniejsza rzecz, którą ja szukałam. Jest pralka, no jest tutaj, wiecie, całe, wszystko co jest nam potrzebne, wyposażenie też z tego co wiem jest. Zajrzymy sobie, proszę bardzo, talerze, kieliszki, wszystko, wszystko, kubeczki, nawet czajnik jest, także no spoko, wieszaczki. Wystrój nawet też nie jest, słuchajcie, najgorszy. A tutaj mamy już sypialnię. Czyli tak, tutaj jest wejście, toaleta, ten taki salon z kuchnią razem. Tak, salon, tak. A tutaj mamy już sypialnię. I też słyszę stąd, że tutaj właśnie jest balkon. Jest jedno łóżko. Taki wieszak, fajny obraz, nawet fajny stolik dla dziecka, wszystko, wiecie, przysłonione, fajna toaletka, toaletka mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba, wiatrak gdyby było gorąco, no i łóżko do spania. A jakie są widoki z okna? Na balkon, zaraz wyjdziemy na balkon. Hello, jestem na miejscu. Zmęczona jestem, powiem Wam, okropnie, dlatego że spałam tylko 5 godzin. Dlaczego? Dlatego, że musiałam dokończyć, robić przetwory i robiłam je do drugiej w nocy, a na wsi ktoś postanowił zrobić sobie imprezę karaoke na świeżym powietrzu i do pierwszej w nocy, słuchajcie, śpiewali, także było wesoło. A jeszcze Wam nie powiedziałam, w jakim miejscu jesteśmy. Jesteśmy w Warszawie. Przyjechaliśmy na 3 dni do Warszawy, później jedziemy dalej. Także to jest osiedle Międzylesie, dobrze mówię, nie znam się za bardzo, ulica Wczasowa. Także jeżeli ktoś by tutaj szukał miejsca noclegowego, to myślę, że polecam to miejsce. Bo słuchajcie, no jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo przytulne mieszkanko. A tutaj jest właśnie, żebym tak mniej więcej określić, sklep rowerowy też w tym budynku, ale myślę, że nie wiem, czy mogę w ogóle dokładny adres pisać, także dokładny adres myślę, że osobom zainteresowanym podam, albo po prostu napiszę pod filmem. Nie jest to żaden film sponsorowany, po prostu szukałam, szukałam, aż znalazłam naprawdę fajne miejsce za, myślę, spoko kasę. A teraz przechodzę do pokazywania, jak tutaj wchodzimy do toalety. Zlew, lustro. Lustro to jest taka w ogóle szafeczka. O, w tą stronę się otwiera szafeczka. Można sobie coś tutaj, wiecie, włożyć. Jest też lampka. Można ją zapalić? Można, proszę bardzo. O, zapalimy lampkę. Wanna. Proszę, toalety. Także tak to wszystko wygląda, moi drodzy. A jeżeli chodzi o tą lodówkę samochodową, muszę Wam powiedzieć, że spisała się świetnie. Gdy wrzuciłam mrożonki, zeszła do minus 9, później doszło nawet do minus 14. I wszystkie mrożonki, które miałam tutaj, dojechały całe zdrowe. Jechaliśmy około 4 godziny. Także co, zaraz przebierzemy się z moim synkiem, bo mój synek już tutaj, słuchajcie, rozpakowuje swoją walizkę. A tak prezentuje się balkon, naprawdę spory, na całą długość tego apartamentu. Tutaj jest, słuchajcie, grill, można sobie robić. Jest stolik,
Chłopcy mnie zamknęli, słuchajcie, na balkonie, świnie. Także ja, moi drodzy, nocuję na balkonie. I najlepsze, co mogło się trafić po ciężkiej podróży, to Kargul i Pawle. Ekspert telewizyjny znalazł tytuł Kochaj albo rzuć. Komedia z 1977 roku, a wszyscy do tej pory ją kochamy. U nas wszystko, największe, najlepsze. Taki tekst był w filmie. Także takie pozostałości u niektórych Polaków zostały. Marudo. No i moje drogie, my się powoli szykujemy do spania, a w tym całym ferworze nagrywania tego, jak wygląda to miejsce, w którym teraz przebywamy, zapomniałam pokazać Wam jedną najważniejszą rzecz. Uwaga! Leżąc sobie tutaj w łóżku, mamy kolejny telewizor. Także włączamy. Ja zresztą nie strasznego to było. Nie będzie nic strasznego, bo my tutaj Kargulów i Pawlaków męczymy. Znaczy, no nie męczymy, oglądamy z największą przyjemnością.